A co to jest? Se zagramy se, no. Siemanko, tutaj z tej strony Pitra126P, haha, no. Jestem dzisiaj na mapie ruiny więzienia. Okej, okay. To jakieś kupsko tu jest, nie wiem dlaczego. Jeb kaptusa, no i bardzo dobrze. Co tutaj jest? A ja nie wchodzę, jakiś podobno to jest Top Cat, jakaś mapka to jest, o co z tym chodzi? Nazywasz się Kamil i postanawiasz w halloweenową noc zwiedzić stare ruiny więzienia. Niestety nie wiesz, że popełniasz wielki błąd. Okej, okay, spoko. Dlatego? Dobra, jestem już halloweenowa noc oraz teraz czas pójść do tych starych ruin. Ale najpierw zabiorę potrzebne rzeczy ze skrzyni na strychu. Co? Jakim strychu? A, na strychu. A dlaczego na strychu? Okej. No zablokowane, to dlaczego? Dobrze, to jeszcze trzeba poszukać czegoś tu. Tu nic nie ma. Do piwnicy, fajna kablówka. Aha, w kiblu klucz był. Ty. Wait. A gdzie jest papier do podcierania dupska? I spłuczka? Co za kibel głupi. No okej, nieistotne. Se pójdziemy do tej skrzyni, do tej pi na tym. Nie piwnicy, tylko strychu. No puść mnie! Czekaj, czekaj, sobie klikniemy. Aha, okej. Fajne ciuchy. Dobra, jestem już gotowy na wyprawę. Teraz muszę wyjść z domu i moja przygoda się zacznie, okej. Wait. To jest ki... Okej, nie walić to. Ty, to czekaj. To co to jest w takim razie to? A, to... Okej, okay. A może to jest górny kibel, okej, to też możliwe. Dobrze, to idziemy na wyprawę, idziemy, a gdzie miałem pójść? Aha, okej, nigdzie. To idę sobie. Miasto opuszczone ruiny, no to chyba tam miałem pójść. La 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 la. Fajne. Tutaj są te ruiny, no to czas je... Co tu jest napisane? Dobrze. Trzeba je pozglądać się. Spoko mapka nawet, powiem. Tu znowu jakiś... Coś wdepnąłem. Jakieś kupsko, ale nieistotne. O nie, nie mogę już wyjść. Jak tu mam uciekać? O panie! Coś mnie goni! Uciekaj! Chłopie! Coś tu zdechło. Okej, nieważne. Uciekamy, bo coś mnie goni podobno. Szybko, tu znowu coś leży. Co to są za ruiny? Och, chyba przed nim uciekłem. Było blisko. Ale przed kim uciekłem? Ale tu nikogo nie było. No co chodzi w ogóle? Dobra, nieważne. Oho, coś było blisko. Co to jest? Notatka. O, to zła Top Cat. Okej. 15 lipca 2008 roku powstało wielkie więzienie dla przestępców. Uwięziono tutaj ponad 100 villagerów, którzy zrobili złe rzeczy. Jednak więzienie to przestało funkcjonować z niewiadomej przyczyny. Wszyscy więźniowie umarli z głodu i teraz ich duchy nawiedzają to miejsce. Jeżeli to czytasz, uciekaj stąd. A nie, dobrze się pisze. Jak najszybciej. No dobrze, gościu. No to uciekam stąd. Kuźwa, tu tyle... O panie, ty, co to jest? Takie fajne więzienie. Tu nie da się w ogóle wejść. Fajne to w ogóle, wiecie co, widzowie? Zapomniałem poprosić was o łapkę w górę, ale jednocześnie możecie się zastanowić, co to oznacza, co to o jest. Dlaczego tu nie można przejść przez tą szparę i dlaczego tak to jest? Ja nigdy tak nie robię więzienia. Co to jest? Wyjście ewakuacyjne, cela 3-2. A te pozostałe to co to jest? Izolatka to jest jakaś? Nieistotne. Wyjście ewakuacyjne. U kurna. Wyjście ewakuacyjne, co? Muszę tam szybko iść. Jakieś straszne. Witaj. Dlaczego ode mnie chcesz, potworze? Daj mi wyjść z tego miejsca.
Haha, co ty sobie myślałeś, że dam ci po prostu wyjść? Nie ma tak łatwo. Zapraszam dalej. Dlaczego on się do mnie uśmiecha? What the hell? Jedzenie. Ty zamknął mnie! O nie, jestem w więzieniu, skąd muszę stąd szybko uciec, zanim tamten chory typ mnie dopadnie. Jak mam stąd uciec, skoro mnie zamknął? O, fajne. Można kłaść na bloku żelaza. Na bloku żelaza. Okej. A po co mi to? A w sumie to potrzebne to jest? Nie. Ci gdzie mam iść? Co to jest? Kanalizacja. Pewnie tutaj trzeba iść. Okej. Fajna kanalizacja. Znalazłem jakiś dom. Jest. Jestem uratowany. Poczekaj. Co to jest? Krew. To ketchup to jest. No dobra. Chyba nie mam wyboru wejść do tego domu. O fuck, znowu ty. Widzę, że wpadłeś w moją pułapkę. Daj mi spokój, po prostu pozwól mi odejść. Nie dam ci odejść nigdy. Teraz znowu wrócisz do więzienia. Znowu? Czemu? Za co? Epilog. What? A ja nie przeczytałem, co tam w ogóle napisał. Zaraz wrócisz do więzienia, tylko że tym razem nie będzie już z niego wyjścia w więzieniu. What the hell, co się dzieje w ogóle? Ty umrzesz i to będzie twoja kara. Wyjście do tych ruin. Duch miał rację i z więzienia nie było żadnego wyjścia. Spędziłeś tam kilka tygodni, dopóki nie zginąłeś. Chodzi o tajemnicze ruiny, nadal są nawiedzone z coś tam, którzy tam zginęli. Dobrze. What? Ale ja nawet nie wiem, co się stało. W ogóle. Co? Fajnie. Co to było? Czekaj, daj mi game moda. No co chodzi w ogóle? No fajna mapka, tylko że trochę taka dziwna i z dupy wyjęta. To, znaczy, chciałem powiedzieć, że fajna i tak dalej, ale. Ale co tam się stało w więzieniu? Coś mnie w ogóle tam upolowało, czy co? O, tutaj wejdę. A, tu są te manekiny. Czekaj, wejdę jeszcze ja. Ponownie. No i dobra, jak jestem co i co? Co tu się stało? Okej, nieważne. Czyli to jest ta chata? No, mała taka mapka. Okej, myślałem, że będzie straszniejsza, jak to jest horror, ale coś tu się nie udało. Ale dużo komendy bloków tu jest, widzę. I to trochę. Okej, czyli taka fabuła z dupki. Kamil poszedł sobie tutaj. Okej. No dobrze, co ja mogę innego powiedzieć? Wyłączę tego game moda. Znaczy spektatora. Co można tu powiedzieć? Okazuje się, że ta mapka to jest totalny shit. Ale okej, może być. Fajna mapka. Ruiny, no, mogą być. Pomimo, że to wyglądało jak jakiś ściek kanalizacyjny. Ała. I dodatkowo mogę was przeprosić za to, że tak oceniłem tą mapkę. Ale jak wy oceniacie? Piszcie w komentarze, lajkujcie, subskrybujcie, chociaż już nie musicie, pomimo że i tak jest 4000 subów. Bardzo dziękuję wam za to. No i co? Miłego dnia życzę. I oczywiście piątku jutro. Elo, elo. Łe, łe.